Szanowni Państwo, drodzy eksperci, chciałabym powitać Państwa na dyskusji organizowanej w ramach kolejnej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji. Tematem przewodnim spotkania będą protesty społeczne w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego, dyskusja o sile czy słabości rządów wobec wyzwań XXI wieku. I już na samym początku wydarzenia chciałabym podziękować gościom za przyjęcie zaproszenia, za poświęcony czas, podczas którego będziemy na pewno dyskutować o tematach niezwykle ważnych, niezwykle wartościowych. Dlatego też na samym początku pragnę przedstawić ekspertów. Doktor Joannę Gocłowską-Bolek, która jest doktorem nauk ekonomicznych, latynoamerykanistką, wicedyrektorką Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju gospodarczego krajów latynoamerykańskich i innych krajów słabiej rozwiniętych, relacjach gospodarczych Unii Europejskiej z regionem latynoamerykańskim oraz integracji gospodarczej Ameryki Łacińskiej. Jeszcze raz dziękuję pani doktor za przyjęcie zaproszenia i za to, że udało się poświęcić pani czas. Witam również pana doktora habilitowanego Kacpra Pobłockiego, antropologa społecznego, pisarza, wykładowcę, który pracuje na stanowisku profesora w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego książka Kapitalizm. Historia krótkiego trwania otrzymała Nagrodę Economicus dla najlepszej książki ekonomicznej roku, a Chamstwo znalazło się w finale Nagrody imienia Marcina Króla oraz w finale Nagrody Literackiej Nike. Również dziękuję panie profesorze za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze wydarzenie. W takim razie na samym początku, aby tak usystematyzować, o czym będziemy rozmawiać, jak będzie wyglądało wydarzenie, mniej więcej przez około godziny będziemy dyskutowali na pytania, które zostały wcześniej przygotowane. Oczywiście jestem również otwarta na nowe wątki, które bez wątpienia pojawią się podczas tego tematu, a następnie ostatnie minuty staram się przedstawić pytania, które zostały wcześniej już przygotowane przez członków przedstawicielstwa Poznańskiego Forum Młodych Dyplomatów. Dlatego przechodząc już do meritum, wprowadzając już konkretne pytania, obecne dziesięciolecie, w którym przyszło nam żyć, stawia przed ludzkością wiele wyzwań. I jednym z tych wyzwań jest wspomniany przeze mnie globalny kryzys gospodarczy i stąd wysuwa się pytanie kierowane do szanownych gości, do pani doktor i do pana profesora, jak należy rozpatrywać ten globalny kryzys gospodarczy. Chciałabym, abyśmy w tym momencie skupili się na jego źródłach. Bez wątpienia możemy to rozpatrywać poprzez wiele aspektów. Źródłami może być m.in. wydarzenia ostatniego roku, czyli wojna w Ukrainie, może to być również pandemia koronawirusa, ale tutaj zależałoby mi na spojrzeniu na obecny kryzys gospodarczy z perspektywy bardziej globalnej, z perspektywy szerszej. Chodzi mi tutaj o globalną historię gospodarczą, w szczególności problemy związane z rozwojem gospodarczym, a także teorią nierównego rozwoju. I tutaj na początku oddaję głos pani doktor Gocłowskiej-Bolek, później panu profesorowi Pobłockiemu. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję organizatorom za pomysł na takie spotkanie i za przygotowanie pytań i zaproszenie nas do podzielenia się naszymi przemyśleniami. Temat chyba nie jest zaskakujący dla nikogo. Kryzys globalny to jest takie zjawisko, które dotyka oczywiście nas wszystkich i to już jest taka pierwsza, myślę, pierwsza cecha charakterystyczna obecnego kryzysu, która nieco odróżnia od wcześniejszych kryzysów, to znaczy ten obecny kryzys trwający właściwie dotyka wszystkich nas. I właściwie no, powoduje takie nastrój dość pesymistyczny w wielu miejscach naszego globu. I myślę, że niezależnie właśnie też od statusu takiego finansowego czy poziomu
zamożności czy danego kraju, czy konkretnie danego gospodarstwa domowego, to właściwie powoduje właśnie taki niepokój w większości, jeśli nie we wszystkich miejscach. To jest coś, co myślę, o czym musimy pamiętać. Natomiast jeśli spojrzymy na historię gospodarczą chociażby ostatniego wieku, tak jak tutaj pani prowadząca chciałaby nas ukierunkować, żeby o tym wspomnieć, no to rzeczywiście to nie jest pierwszy kryzys. Prawdopodobnie też nie będzie to kryzys ostatni. Kryzysy pojawiają się co pewien czas, są taką specyfiką rozwoju gospodarczego i wpisują się w właśnie taki cykliczny rozwój świata. W 1929 roku mieliśmy spektakularny, tak zwany wielki kryzys gospodarczy, który zaczął się w Stanach Zjednoczonych, no i później przekształcił się również w kryzys, który moglibyśmy nazwać globalnym. A potem w zasadzie w latach 70., jakbyśmy spojrzeli na to, co się działo w gospodarce światowej, no to tutaj pewne podobieństwa do obecnego kryzysu myślę, że można by wyłowić. Mianowicie w latach 70. no mieliśmy szoki naftowe, które spowodowały drastyczny, no i wcześniej nieprzewidziany wzrost cen energii. I to była taka okoliczność, no, która spowodowała również, rozlała się w zasadzie na całą gospodarkę światową, spowodowała nie tylko spowolnienie gospodarcze, ale też ogromną inflację i trudności. Później w wielu miejscach świata również przerodziło się w kryzys zadłużeniowy, chociażby w Ameryce Łacińskiej, w regionie, który tutaj będę jeszcze wielokrotnie pewnie przywoływać jako przykład i w dalszej części będę chciała jakoś bardziej szczegółowo przeanalizować na przykładzie niektórych krajów to, co się tam dzieje. Na pewno jeszcze z obecnego stulecia z kolei pamiętamy kryzys lat 2008-2009, prawda? Również zwany globalnym, porównywany z tym wielkim kryzysem z lat, końca lat 20. i z lat 30. ubiegłego stulecia. Prawda? Natomiast on miał zupełnie inny charakter de facto i znowuż z jakby początki tego kryzysu możemy odnaleźć w Stanach Zjednoczonych i z tak zwanej nadmuchanej bańki spekulacyjnej, prawda? Gdzie w takim uproszczeniu i w skrócie no, banki udzielały kredytów osobom, gospodarstwom domowym, też firmom, które potem się okazało, że niespecjalnie mogą te kredyty spłacić i takie złe kredyty no, skupywane przez właśnie instytucje bankowe zepsuły bardzo, bardzo rynek. One też były w takich pakietach kupowane chociażby przez banki europejskie, dlatego ten kryzys bardzo szybko też spowodował problemy chyba w całej gospodarce europejskiej. Też był to kryzys, który nazywaliśmy globalnym, który miał bardzo poważne konsekwencje dla gospodarki światowej. Natomiast to obecny kryzys ma nieco inny charakter, chociaż tak jak mówię, możemy na pewno porównać z tym kryzysem z lat 70., prawda? I tutaj taką największe niebezpieczeństwem, taką najważniejszą charakterystyką to będzie oczywiście rosnąca inflacja i zagrożenie w ogóle tą inflacją w gospodarce światowej. Źródła kryzysu to myślę, że w największym skrócie pani wymieniła, to znaczy jest to przede wszystkim to są konsekwencje pandemii koronawirusa, tak, która przez wiele miesięcy powodowała perturbacje w gospodarce światowej i też zmieniła chociażby zamknęła i zmieniła kanały handlowe. Tutaj gospodarka Chin, która wcześniej rzeczywiście rozwijała się w spektakularnym tempie, zresztą napędzała
inne gospodarki, zgłaszając popyt, ogromny popyt i rosnący na chociażby na surowce w innych częściach świata, tutaj Ameryka Łacińska w pierwszej dekadzie obecnego stulecia bardzo na tym zyskała. No, jeżeli gospodarka chińska rzeczywiście wyhamowała i obecnie też zresztą widzimy takie spowolnienie gospodarcze i z racji prowadzenia zwanej polityki COVID-0, chyba tak się to nazywa, to pewne mechanizmy po prostu nie zostaną odtworzone. Także musimy tutaj mieć na uwadze to, że i te łańcuchy dostaw będą się układać inaczej i że musimy no, mieć na uwadze no, pewne też jeszcze zagrożenie wciąż być może powracającą pandemią. I no, takich wyzwań oczywiście związanych z pandemią jest tutaj więcej. Możemy też wskazać na taką charakterystykę, że w wielu krajach słabiej rozwiniętych, które chyba tutaj później mam nazywać globalnym południem, niech taka nazwa zostanie, to też spowodowało utratę wielu miejsc pracy. I zwłaszcza właśnie dla tych słabiej sytuowanych rodzin no, przyrodziło się w długotrwałe no, kłopoty gospodarcze. Mamy też powrót głodu, powrót ubóstwa. Tak wiele krajów, które już wcześniej zniknęły z globalnej mapy głodu, znowuż się na nie pojawiły. Mam tu na myśli chociażby takie ogromne państwo jak Brazylia, które już właściwie od 2010 roku już przestało być wymieniane wśród tych krajów, gdzie taki problem występował, dzisiaj znowu niestety mamy. Co się stało i ta okoliczność, to znaczy rosnące ceny, to jest konsekwencja też oczywiście tych problemów z energią. Tak, i tutaj na to nakłada się rzeczywiście sytuacja w naszej części świata, niedalekiej od nas, to znaczy agresja Rosji na Ukrainę i no, konsekwencje oczywiście tej wojny. One są bardzo poważne, nie wiemy jeszcze właściwie jak poważne, bo to będzie zależało od tego, jak długo i jak dynamicznie tak będzie się sytuacja rozwijać. Natomiast wcześniej, przed tymi okolicznościami, przed wybuchem wojny, to Rosja była dostawcą około 40% gazu do Europy. No, dzisiaj musimy sobie z tym poradzić w inny sposób. To powoduje oczywiście przynajmniej ogromny wzrost cen, potrzeby oszczędzania, ale też wzrost takich konsumenckiej niepewności, która przekłada się zwykle później też na spadek konsumpcji i dalsze problemy. Też jeśli chodzi o nazewnictwo, tak, kryzys globalny, to właściwie wskazywałby nam na takie niebezpieczeństwo recesji. Jeżeli popatrzymy sobie w skali globalnej, no to dzisiaj takiej recesji nie mamy. Znaczy, jeżeli mielibyśmy mówić o kryzysie, no to tutaj takie definicje są w zasadzie umowne, ale musielibyśmy mieć do czynienia z jakby dwoma kwartałami pod rząd ujemnego wzrostu. Natomiast ten wzrost gospodarki światowej wciąż jeszcze jest, natomiast on bardzo spowolnił. I tak, jeżeli mamy w 2021 roku, w tym roku, który nastąpił po tych lockdownach i po tym spowolnieniu wywołanym pandemią, to wzrost gospodarczy w skali światowej to było około 6%. Tak? Natomiast obecny rok zakończymy prawdopodobnie ze wzrostem gospodarki światowej rzędu 3,2%, a na kolejny rok no, przewidywania ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego mniej więcej są takie, że to będzie zaledwie 2,7%. To nam pokazuje, że ten wzrost, chociaż rzeczywiście pozytywny, to jest mało optymistyczny i jakby nie zdoła taki wzrost gospodarczy
rozwijać gospodarki w takim tempie, aby te straty, które były poniesione chociażby w czasie tych miesięcy z lockdownami i zamkniętą gospodarką podczas pandemii, żeby to wyrównać. Również jeżeli popatrzymy na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, on będzie w obecnym roku na poziomie 1,6, przyszły na poziomie 1%. To oznacza również, oczywiście, no, nie tylko przykłada się na problemy w samych Stanach, ale na przykład bardzo silnie też rzutuje na to, co w innych regionach związanych kanałami handlowymi, inwestycyjnymi i tak dalej, chociażby na Amerykę Łacińską w dużym stopniu to spowolnienie rzutuje. W strefie euro z kolei, jeżeli w tym roku mamy wzrost gospodarczy rzędu około 3%, no to na przyszły rok jest przewidywany zaledwie 0,5%, więc na granicy w zasadzie już tutaj jakiejś stagnacji. Na samą inflację, jeśli popatrzymy, to też w niektórych miejscach świata to jest inflacja, która przybiera wartości naprawdę największe od kilkudziesięciu lat. W strefie euro średnio powyżej 9%, no chociaż jak pokazuje chociażby nasz przykład, tak, są kraje, gdzie jest znacząco wyższa. W Stanach Zjednoczonych to jest powyżej 8%. I to jest najwyższa inflacja od co najmniej 4 dekad, tak? Która też przekłada się na nastroje konsumenckie. Ten wskaźnik nastrojów konsumenckich jest obecnie tak niski, praktycznie jak w 2008 roku. To nam pokazuje, że no też te nastroje, one nam wskazują na przyszłą konsumpcję i na możliwość oczywiście przyszłego rozwoju. Nie mamy dzisiaj właściwie w wielu krajach problemu z bezrobociem, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. I tu, jeżeli popatrzymy sobie na Stany Zjednoczone, no to właściwie ten rynek pracy jest w takiej kondycji zadowalającej. Aczkolwiek, jeżeli się popytamy młodych ludzi, takich, którzy za chwilę dopiero wkroczą na rynek pracy, albo na takich, którzy właśnie zaczynają teraz swoją przygodę z pracą zawodową, to tutaj nastroje są bardzo, bardzo pesymistyczne i bardzo duża część, około 50% tych ludzi rzeczywiście zdecydowanie obawia się o swoją przyszłość, o to, czy w ogóle jakąś pracę będzie w stanie utrzymać. To dwa słowa o Stanach Zjednoczonych, to teraz równowagi o Chinach, prawda, o których może później mniej będziemy mówić, ale myślę, że to też jest ważne, żeby powiedzieć, że tam, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, który napędzał właściwie to, co się działo w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie obecnego stulecia, w 2012 roku był jeszcze rzędu 8%. Tuż przed pandemią to było 7% wzrostu gospodarczego. Natomiast w 2020 roku to jest tylko 2%, a obecnie 3,2%, prawda? To nam wskazuje na to, że oczekiwania co do tego, że no, znowuż gospodarka chińska miałaby tutaj być tym motorem przyszłego wzrostu, mogą być nietrafione, co myślę, że też dla krajów globalnego południa i jeśli chodzi o te nastroje, które często powodują właśnie ewentualnie wyjście ludzi na ulicę i takie czasem dramatyczne reakcje, no to jest myślę, że ważny wskaźnik. Do tego oczywiście dochodzą różne inne problemy. Myślę, że w tej chwili nie będę mówić, może za chwilę pan profesor jeszcze miał szansę skomentować tę sytuację, która dzisiaj globalnie występuje w gospodarce światowej, to ja może potem się odniosę właśnie do poszczególnych problemów, jeśli będzie taka potrzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani doktor za doskonałe wprowadzenie w tę tematykę, w takie też geograficzne, globalne spojrzenie na to, w jak różnych regionach te problemy występują, takie też historyczne wprowadzenie, jak wyglądały kryzysy gospodarcze w poprzednich latach.
Także tutaj na pewno jest to ważne, żeby przejść do dalszych aspektów tej dyskusji. A teraz oddaję głos panu profesorowi w kontekście tego samego pytania, ustosunkowania się, jak należy rozpatrywać globalny kryzys gospodarczy. Tak, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło i też dziękuję bardzo pani doktor za tak jakby wyczerpującą odpowiedź. Ja zgadzam się praktycznie ze wszystkim, co pani powiedziała, więc nie będę tego powtarzał, ale spróbuję może trochę zrobić krok wstecz, to znaczy ja w ogóle nie lubię tego słowa kryzys, bo ono bardzo łatwo go nadużywać, zwłaszcza jakby z lewej strony, czy publicystów, czy akademików, cały czas wieszczy się kryzys. Stąd to słynne powiedzenie, że marksiści to przewidzieli 20 z ostatnich trzech kryzysów. I trochę tak jest, że jak się ciągle mówi o tym, że jest nieustanny kryzys, to trochę trudno odróżnić sytuację faktycznej, jakiejś takiej fundamentalnej zmiany i przewartościowania od no, takich tymczasowej czkawki troszkę, tak? I ta sinusoida wzrostu gospodarczego gdzieś tam bardziej tą czkawkę pokazuje. Więc pytanie jest takie, czy mamy do czynienia ze zmianą ilościową czy jakościową, tak? To znaczy, czy w obecnej chwili ten jakby system gospodarczy, który funkcjonuje na całym świecie, jakkolwiek go nie nazwiemy, czy on przechodzi jakąś taką mini chorobę typu, nie wiem, przeziębienie czkawka, że jakby jest mniej wzrostu, ale generalnie to, co się przed nami, jakby ta rzeczywistość, która jest przed nami, będzie przypominała to, co mamy tu i teraz. Czy mamy do czynienia jednak z jakąś taką zmianą, która oznacza, że zmienia się natura tego systemu? Oczywiście nie wiadomo, tak? Znaczy nikt z nas nie wie, więc ja może przedstawię argumenty za tym, że być może jednak mamy do czynienia z jakimś takim bardziej fundamentalnym przewartościowaniem. Ja w tej książce Kapitalizm, historia krótkiego trwania stawiam taką tezę, że momentem narodzin świata, w którym my żyjemy, takim progiem jakby współczesności jest rok 1870. Symbolicznie oczywiście to wynika z wyliczeń, ale mniej więcej jakby końcówka XIX wieku to jest moment narodzin cywilizacji, w której my żyjemy. No i ona ma szereg charakterystyk. Ja się głównie zajmuję miastami, więc patrzę na te ekonomiczne rzeczy z miejskiej czy przestrzennej perspektywy. No i to jest ten moment narodzin cywilizacji jakby metropolitalnej, czyli świata samochodów, dużych miast, elektryczności, uniwersytetów takich powszechnych, no i tak dalej, można by wymieniać. I między innymi to jest świat gospodarczy oparty na paliwach kopalnych. I co jakby z tym jest związane, to jest świat oparty na idei wzrostu, czyli na takim przekonaniu, że w każdym roku musi przybywać dóbr i usług. My to liczymy jak poprzez PKB. Wiadomo, że ten wskaźnik nie jest idealny, no ale jakiś jest. No więc jest takie przekonanie, że zdrowa gospodarka rośnie w skali 3% rocznie, tak plus minus. No i jak jest więcej, to jest super. Właśnie Chiny są świetnym tego przykładem, że wszyscy się tym wzrostem chińskim zachwycali. No jak spada poniżej tych 3%, to już zaczyna się tam jakby tak, no. Już się robi nieciekawie, tak, a już jak jest na minusie, to już w ogóle mamy recesję. No i problem polega na tym, że historycznie, jak spojrzymy na to, kiedy jest wysoki wzrost, to zwykle jest po jakiejś takiej wielkiej katastrofie, tak, czyli na przykład w Europie po II wojnie światowej, gdzie po prostu większość przestrzeni i infrastruktury została zrównana z ziemią, no i można było jakby bardzo łatwo odbudowywać, tak. Ten wzrost chiński też jest w dużej mierze związany nie tylko z produkcją przemysłową, ale też z urbanizacją. Chińczycy w ciągu 3 lat wylali więcej betonu niż Amerykanie w ciągu całego XX wieku. No i między innymi z bańką mieszkaniową, czyli budowaniem tych wielkich metropolii na kilkadziesiąt milionów osób, w których niewiele osób mieszka. No więc albo na przykład takie kraje jak. Ja teraz nie pamiętam tego z głowy, ale mam cały appendix właśnie w tej książce, który to bardzo wyraźnie pokazuje, jakby liderów wzrostu. No i to są, nie wiem, to jest Bośnia po wojnie, tak? To jest Ruanda po wojnie, to jest Liban po wojnie. To są takie
Takie, więc jakby ten wskaźnik wzrostu też jakby nie do końca nam dobrze mówi o kondycji gospodarki. Po prostu pokazuje, że wcześniej było mniej, teraz jest więcej, tak? No, natomiast problem polega na tym, że koniec końców tych wszystkich dóbr i usług tak kumulatywnie przybyło. To znaczy, żyjemy w takiej cywilizacji przesycenia, w której jakby bardzo dużo już zostało jakby zainwestowane i ten kapitał jakby zamrożony, martwy, jest niezwykle silnie obecny. Też ze względu na czyste wyliczenia, bo to mamy 3% rocznie jakby jest od sumy, która rośnie co roku, prawda? Więc to jest kumulatywny wzrost. Więc czysto matematycznie jest on bardzo trudny do utrzymania. Znaczy rośnie po prostu skala. I jak spojrzymy na skalę gospodarki teraz i powiedzmy 150 lat temu, no to jest jakby nieporównywalne. To jest wzrost praktycznie geometryczny. Więc z tych wszystkich powodów coraz więcej osób mówi, że świat oparty na 3% rocznym wzroście jest już kwestią przeszłości. No i to ma daleko idące konsekwencje, bo na przykład, jeżeli gospodarka rośnie w skali 3% rocznie, to w ciągu jednego pokolenia, czyli 30 lat, zmienia się wszystko. Znaczy ten 3% rocznie się wydaje bardzo mało, ale znowu to się jakby to narasta z roku na rok. Więc no, nie pamiętam z głowy, to wszystko jakby jest też w książce, jakby ja mam sobą pamięć do cyfr. Natomiast jakby clue jest takie, że jeżeli te 3% rocznie jest na przykład, nie wiem, nowa usługa, nowa technologia, nowy produkt i tak dalej, to w ciągu 30 lat zmienia się tam ponad 100%, więc jakby zmienia się całkowicie gospodarka. I to jest świat, do którego myśmy się trochę przyzwyczaili, że jakby, no wiem, technologia na przykład szaleje, tak? Że każde kolejne pokolenie żyje w świecie, który jest inny, czyli jakby pokolenie, nie wiem, dzieci żyje w innej rzeczywistości gospodarczej i technologicznej, zwłaszcza niż pokolenie rodziców. Jeżeli to zmienimy z 3 na 1%, to jakby już nie mamy tej pokoleniowej zmiany. To znaczy, ta wydawałoby się drobna korekta ma daleko idące takie społeczne konsekwencje. No więc na przykład wydaje mi się, że ja jestem pierwszym pokoleniem, ja mam 4-letnie dziecko, ja jestem pierwszym pokoleniem rodziców, które wie, że moje dzieci nie będą miały lepszego życia niż ja. Tak? To znaczy, że to kolejne pokolenie generalnie wchodzi w bardzo, bar wejdzie w dorosłość w bardzo trudnej sytuacji. Wiadomo, że kluczowe tutaj są kwestie związane z klimatem i z katastrofą klimatyczną, bo to jest też to, co się wydarzyło w ciągu mojego życia. Mam 42 lata i w ciągu mojego życia wyemitowaliśmy jako cywilizacja no, bardzo duże ilości CO2. Znowu jakby tego z głowy Państwu nie opowiem, ale skala tego jest bardzo duża. To znaczy, to przyspieszenie ostatnich kilku dekad jest monumentalne. No więc wiele osób zaczyna mówić, że ten model wzrostu 3%, czy w ogóle idei tego, że takiej idei, że z roku na rok, na rok przybywa nam dóbr i usług i żyjemy w takim społeczeństwie ciągłej jakby zmiany, to się prawdopodobnie skończy. No i nie wiem, Piketty właśnie twierdzi, że czeka nas tam taka rzeczywistość właśnie tam, nie wiem, 1,5%, może nawet mniej. I teraz to oznacza, że musimy się trochę inaczej nad tym wszystkim zastanowić, że na przykład trzeba, bo też to nie znaczy, że nic się nie będzie działo, tak? Jakby my też mamy takie przekonanie, że zmiana jest tożsama, łączy się ze wzrostem. Czy rozwój na przykład łączy się ze wzrostem, tak? Czy jeżeli gospodarki rosną, to znaczy, że jest lepiej. No być może musimy sobie wyobrazić taką sytuację, w której na przykład mamy z czysto ekonomicznego punktu widzenia negatywny wzrost, ale jednocześnie odbywa się rozwój, czyli rzeczy się zmieniają nawet być może na lepsze. No więc na przykład jest taka książka Mniej znaczy lepiej Jasona Hickela, który antropologa zresztą, który no, właśnie zbiera trochę w jednej książce te wszystkie argumenty postwzrostowe i mówi, że to jest właśnie ta fundamentalna zmiana, ten fundamentalny kryzys, w którym my żyjemy. No i wydaje mi się, że tu jest sporo racji. Ta inflacja, o której pani wcześniej też mówiła, która ewidentnie ma właśnie taki podażowy charakter, czyli związana jest ze wzrostem kosztów, czy to transportu, czy pracy, czy energii. No w moim przekonaniu jest tak naprawdę urealnieniem, znaczy jest urealnieniem tych cen, tak? To znaczy jest jakby takim zejściem troszkę na ziemię. Myśmy w ciągu ostatnich 30 lat żyli, mówię globalnie, tak? Od końca lat, początku lat 80. Generalnie
Żyjemy w świecie raczej niskiej inflacji. W Polsce ta inflacja była wysoka od 90-tych lat, to była taka lokalna turbulencja. No i żyjemy generalnie w świecie bardzo tanich zasobów. Zresztą jest taka świetna książka, Historia świata w siedmiu tanich rzeczach, Patela i Moora, którzy właśnie pokazują to. No i jakby clue jest takie, że jeżeli coś się stanie, znaczy nie ma tanich rzeczy, jeżeli coś się stanie, to oznacza, że realne koszty są albo ukryte, albo przerzucone na kogoś innego, albo odroczone w czasie. Bardzo dobrym tego przykładem, takim najprostszym, są papierosy. Papierosy kiedyś były tanie. Jak ja miałem kilkanaście lat, to można było kupić papierosy tam za 2, 3, 4 złote. Nikotynizm generalnie jest drogi, bo palenie papierosów niszczy ludzkie zdrowie i sprawia, że osoby i palacze częściej chorują, i dlatego jest jakby obsługa zdrowotna osób palących jest dużym kosztem dla publicznej, dla służby zdrowia. No więc z tego powodu zwiększono ceny papierosów i w tej chwili papierosy kosztują tam, nie wiem, 20 zł czy coś takiego, i część jakby tej ceny idzie na służbę zdrowia. Czyli innymi słowy, wcześniej było tak, że koszty nikotynizmu były zeksternalizowane, nie były ujęte w tej cenie, i dzięki temu papierosy mogły być tanie. Natomiast w tej chwili mamy sytuację, znaczy mamy do czynienia z inflacją jakby ceny papierosów, tak? Natomiast chodzi o to, że realne koszta nikotynizmu są w tym momencie ujęte w cenie. Więc ja na przykład uważam, że świat, w którym żywność jest bardzo tania, jest odwrócony do góry nogami. Żywność nie powinna być tania, co nie oznacza, że osoby, dla których żywność jest największym wydatkiem, nie powinny mieć jakiejś pomocy. To jest jakby inny temat. Natomiast na przykład ceny mięsa są absurdalnie niskie, jeżeli spojrzymy na koszt środowiskowy produkcji i konsumpcji mięsa. Więc mięso na przykład powinno, moim zdaniem, przejść tą drogę, którą przeszły papierosy, to znaczy powinny stać się dobrem de facto luksusowym. Więc chodzi mi o to, że inflacja jest jakby takim czynnikiem, który po raz pierwszy, bo ja w tej książce Kapitalizm, historia kupowania, pisałem właśnie o tym, że ten system być może się kończy. Tak? To ona wyszła w 2017 roku. Więc jakby też pojawiła się w innej nierzeczywistości. Natomiast wydaje mi się, że ta intuicja generalnie jest słuszna i inflacja jest jakby takim pierwszym zjawiskiem, gdzie te takie rozkminki trochę teoretyczne i abstrakcyjne schodzą jakby pod strzechy. To znaczy, że to nagle okazuje się, że jednak ten świat, do którego się przyzwyczailiśmy, świat pełnych półek, prawda? To jest to, czym się Polacy zachwycili po 1989 roku. Dlaczego? Dlatego, że nagle do Polski, skąd się te towary brały? No z globalnego południa, głównie z Chin, prawda? Dzięki taniej sile roboczej i tanim surowcom. To jest jakby globalny kontekst jakby cudu transformacji. No więc ten świat się powoli kończy. I inflacja jest dokładnie takim czynnikiem, w którym ten koniec zaczynamy po raz pierwszy raz widzieć. Oczywiście jest to niebezpieczne zjawisko pod względem czysto ekonomicznym, natomiast to pokazuje, jakby już na takim codziennym poziomie, to pokazuje, że trochę doszliśmy do ściany jakby tego modelu, prawda, ekonomicznego, w którym funkcjonujemy od, nie wiem, 30, może 100 lat, 150, to jakby to zależy, jak to się zdefiniuje. I stąd jakby te paralele z latami 70., prawda, gdzie też jakby inflacja była po prostu, jakby ten szok naftowy oczywiście był, powiedzmy, bardziej polityczny w swojej naturze, tak. Natomiast jakby to był taki moment, w którym trochę urealniono w pewnym sensie jakby koszty tego świata konsumpcji, w którym żyjemy. Więc takie są argumenty za tym, że jednak ten kryzys, powiedzmy, to nie jest kryzys przez małe K, tylko przez wielkie K, bo być może przez ogromne K, prawda? Że jednak to jest taki moment, w którym dochodzi do jakiegoś takiego bardziej fundamentalnego przetasowania. Na pewno w sensie geopolitycznym, ja o tym pisałem dużo właśnie w tej książce, no to jest koniec świata anglosaskiego, bo też jakby stąd ten rok 1870 jako taka cezura, że to jest moment, w którym ten blok anglosaski, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone jako pierwszy raz w historii są jakby globalnym liderem. No i to też już obserwujemy od tam 20 lat, że ten świat się robi wielopolarny, a nie tylko, nie, jakby Ameryka nie jest jedynym głównym graczem, nie jest jedynym jakby ośrodkiem takim grawitacyjnym i geopolitycznie, i ekonomicznie. No więc można by dalej jakby to ciągnąć, nie chcę już tutaj tego przedłużać,
Ale wydaje mi się, że jednak mamy do czynienia z jakimś takim fundamentalnym przetasowaniem. I teraz, co jest ważne, to jest nie tylko zagrożenie, ale też i szansa. To znaczy, że być może żyjemy w takim ciekawym momencie, w którym można tą zmianę w którymś kierunku pchnąć. Także to być może też trochę od nas zależy, w którym kierunku ta zmiana pójdzie. I to jest gdzieś tam optymistyczne, więc każdy kryzys jest też jakby szansą na zmianę. No, koronawirus był tego najlepszym przykładem. Jest to szansa zupełnie niewykorzystana, ale więc to są jakby te pozytywne aspekty kryzysu i być może warto też o tym pamiętać. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tutaj na pewno pojawiło się wiele nowych kwestii, które chciałabym zrealizować, ale może powrócimy do tego jeszcze w tym czasie na końcu, gdzie uda nam się przedyskutować te wszystkie kwestie, ponieważ teraz po tym krótkim wprowadzeniu musimy też poświęcić chwilę czasu na przykłady tych protestów społecznych, tak? W jaki sposób społeczeństwa reagują na obecną sytuację, w jaki sposób to wpłynęło na sytuację wewnętrzną państw. Zależy mi tutaj, abyśmy się skupili, tak jak powiedziałam, na reakcjach społeczeństwa, uwzględniając przykłady tych obecnie występujących protestów społecznych, jak i samych reakcjach rządzących i w jaki sposób wpłynęło to na kondycję państw, jakie środki są podejmowane przez elitę polityczną. Także tutaj w tej samej kolejności na początku oddaję głos pani dr Gocłowskiej-Bolek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi za nakreślenie tak długiego kła i rzeczywiście myślę, że to jest bardzo wartościowe. Ja stąd chyba wyniosłam największą taką lekcję, że być może powinniśmy mieć właśnie, że powinniśmy się uczyć z tego, co było i z tego wszystkiego, co się stało, prawda? To by było najbardziej wartościowe, gdybyśmy potrafili rzeczywiście zrozumieć, na czym polegał ten rozwój od chociażby od 1870 roku i zrozumieć istotę, przyczynę i skutki kolejnych kryzysów, no, które przecież występowały. Tak się zastanawiam w kontekście tego, o czym pan profesor mówił przed chwilą, czy to jest ten kryzys przez wielkie K i czy rzeczywiście jakieś te pozytywne aspekty da się na to nałożyć i może właśnie z taką refleksją postaram się odpowiedzieć na pytanie, które pani zadała, czyli na te protesty społeczne, które ja chyba najbardziej wnikliwie obserwowałam w 2019 roku, prawda? Więc to było tuż przed wybuchem pandemii, no, której jeszcze wówczas oczywiście nikt nie przewidywał takiego zawirowania w gospodarce światowej. Ale tutaj te protesty społeczne przetoczyły się w zasadzie przez całą gospodarkę światową albo przez wiele różnych miejsc, więc to nie była specyfika jakby jednego regionu tylko jakiejś nawet jednej grupy społecznej, prawda? Jak to może jeszcze potem sobie skomentujemy, tylko w 2019 roku mieliśmy te kryzysy chociażby takie bardziej dramatyczne czy medialne może, bo prawda, nie wszystkie te głosy w jednakowy sposób tutaj do nas, do Europy i specyficznie do Polski docierały, ale chociażby w Algierii, Boliwii, Chile, Egipcie, w Ekwadorze, we Francji, w Gazie, w Haiti, w Hongkongu, w Indonezji, w Iraku, w Iranie, w Katalonii, w Kolumbii, w Libanie, w Nikaragui, w samych Stanach Zjednoczonych przecież, prawda? W Sudanie, w Wenezueli, w Zimbabwe, w wielu innych jeszcze miejscach. Także, prawda, dlaczego i skąd to się mogło wziąć? I teraz, jakby mając w pamięci to, o czym pan profesor nam tutaj przypomniał, to chciałabym zwrócić uwagę na ten ostatnią. Znaczy dwie ostatnie dekady, czyli to, co się działo od roku 2000 do 2010, to właściwie był okres takiego narastania oczekiwań,
prawda, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście no, mielibyśmy ten wzrost gospodarczy w tej gospodarce światowej, prawda, więc miałoby być coraz lepiej, mielibyśmy mieć do dyspozycji coraz więcej dóbr i w ogóle tego dobrostanu. Jeżeli sobie spojrzymy, ja będę mówiła przede wszystkim z perspektywy teraz Ameryki Łacińskiej, którą najlepiej znam i rozumiem, prawda? Myślę, że to daje takie, można wiele tych wniosków rozciągnąć szerzej, prawda? To w pierwszej dekadzie obecnego stulecia mieliśmy rzeczywiście ogromny wzrost gospodarczy, który był napędzany przede wszystkim przez ten boom surowcowy, prawda? Więc rosną Chiny, nie tylko Chiny, bo my mówimy o Chinach, tak, ale to jest wzrost przecież wielu innych gospodarek, jak Indie, Indonezja, Wietnam, Singapur. One wszystkie zgłaszają tak naprawdę rosnący popyt na surowce. I znowu Ameryka Łacińska, która przecież od dziesięcioleci próbuje wyrwać się z tego niejako zaklętego kręgu, prawda, dostawcy surowców i żywności. No, znowu. Prawda? To jest ten moment, kiedy po tym całym długim okresie próby podejmowania industrializacji, prawda? I samego uprzemysłowienia poprzez substytucję importu i różnych innych bolesnych doświadczeniach, chociażby po konsensusie waszyngtońskim. Prawda? Znowu, jakby w te stare, znane tory jest wciągnięta, no właśnie przez tę rosnącą gospodarkę Chin. Mamy wówczas rzeczywiście wiele różnych takich okoliczności, które można powiedzieć, że były, że przyczyniły się do poprawy sytuacji. I jeżeli sobie spojrzymy na Brazylię, myślę, że to jest dobry przykład. Od 2003 do 2010 roku mieliśmy rządy, dwie kadencje Luli da Silvy, teraz wraca po pewnym czasie, ale to, co się działo wówczas, to myślę, że była spektakularna rzecz, bo on potrafił wykorzystać ten boom surowcowy na to, aby wprowadzić rzeczywiście programy pomocy społecznej i tak zwane conditional cash transfers, czyli programy pomocy warunkowej po raz pierwszy w takiej postaci i tak szeroko zakrojone i rzeczywiście dobrze dostosowane do warunków brazylijskich. Tak? W Brazylii zawsze były programy społeczne i coś tam próbowano pomóc tym biednym, ta nigdy się to nie udało. I po raz pierwszy w historii rzeczywiście udało mu się poprzez taką politykę wyciągnąć z ubóstwa. Tutaj szacunki są różne, ale powiem te najszersze, tak, 38 milionów osób. To w kraju wówczas 210-milionowym, dzisiaj mamy 217 milionów, tak? Ale to jest ogromna masa ludzi, którzy wcześniej z pokolenia na pokolenie i wbrew temu, co tutaj pan profesor nam nakreślił, prawda, co jest prawdziwe na pewno dla całej gospodarki światowej, ale niekoniecznie dla wszystkich poszczególnych rodzin, tak? Bo z pokolenia na pokolenie te rodziny po prostu żyły w ubóstwie, tak? I żyły tak naprawdę z dnia na dzień. Nie wiedziały, za co jutro zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe swoim dzieciom. I tu po raz pierwszy wydarzyło się coś takiego, że oni trafili do. My to nazywamy, że trafili do klasy średniej, powiedzmy, że to była niska klasa średnia, ale jednak, prawda? Co się zmieniło, że rzeczywiście zmieniła się ich perspektywa. Zmieniło się to, że nie musieli żyć z dnia na dzień, tylko mogli po raz pierwszy, nie tylko w swoim życiu, tak, ale w ogóle od pokoleń, no, kupić, zaopatrzyć się w jakieś dobra trwałego użytku, kupić sobie pralkę, lodówkę i co jest ważne, posłać swoje dzieci do szkoły. Tak, gdzie wcześniej te dzieciaki bardzo rzadko kończyły szkołę, przede wszystkim albo gdzieś tam były wysyłane do pracy, czyściły buty, sprzedawały coś, drobne kradzieże, albo zasilały młodociane gangi przestępcze. Tak? A teraz opłacało się właśnie w tym programie, który Conditional Cash Transfer, ta warunkowość polegała między innymi na tym, że dzieci w rodzinie musiały mieć przynajmniej 85% obecności w szkole, inaczej automatycznie ta pomoc została wycofana. Więc opłacało się po prostu dziecko wysłać do szkoły, a nie na ulicę do pracy. To zmieniło perspektywę naprawdę wielu, wielu rodzin. Natomiast to też spowodowało ogromne jakby takie oczekiwanie, prawda? Że jest lepiej, no to będzie coraz lepiej. I to też jest jakby taki fenomen, który zaobserwujemy w wielu krajach, słabiej rozwiniętych w całej praktycznie Ameryce Łacińskiej,
gdzie się okazało, że no, te oczekiwania były jeszcze napompowane nie tylko przez ten boom surowcowy, przez tą rosnącą w ogóle gospodarkę światową, przez te Chiny, które rosły i miały rosnąć. I się wydawało, i tak politycy zresztą obiecywali, prawda, że to tak będzie. Tak? I na miarę tych oczekiwań rzeczywiście co chwila no, jakieś obietnice polityczne się pojawiały, wybierano konkretnych polityków, którzy to, a nie coś tam innego obiecywali, i w którymś momencie oczywiście okazało się, że to nie będzie, że to nie będzie prawda. Także kolejna dekada. Ta, która się zaczęła w 2010 roku, a tak naprawdę to gdzieś tam jeszcze jakieś konsekwencje tego kryzysu z 2008, tak? Tam się wplątały, chociaż akurat w krajach globalnego południa to nie był taki kryzys, który tam jakby wywracał do góry nogami wszystkie stoliki, prawda? Ale ta dekada to były pewne takie, ja bym powiedziała, że z rozpędu jeszcze, tak? Ludzie oczekiwali, że no. No to skoro mówicie o tym wzroście ciągle, i skoro jest tak coraz lepiej, skoro te nasze kraje tak rosną, no to my też chcemy to odczuć. Tak? I się okazywało wtedy, że to się rozjeżdżało. Czyli mieliśmy tą klasę wyższą, najczęściej to były elity polityczne i gospodarcze, które faktycznie miały coraz lepiej. I tutaj to rozwarstwienie ekonomiczne i rozwarstwienie społeczne, bo było tym kluczowym chyba czynnikiem, który potem spowodował, że te sfrustrowane niższe klasy, nie doczekawszy się wypełnienia tych obietnic, no w 2019 roku w końcu wyszły na ulicę, jeden kraj po drugim, naprawdę spektakularne, ogromne tłumy protestujące, domagające się po prostu zmiany sytuacji. I tutaj kluczowym hasłem, który w różny sposób było artykułowane, ale to było właśnie jakby sprzeciwienie się wobec tych nierówności społecznych, prawda? Że dlaczego oni mają coraz więcej, tak, a my ciągle czekamy, czekamy i to się nie spełni. I 2019 rok pokazał, myślę, też, że wielu politykom w ogóle elitom politycznym jako takim, tak? Pokazano czerwoną kartkę, powiedziano, że my już Państwu dziękujemy, niezależnie czy lewica, czy prawica, czy prawda, tak czy inaczej dany polityk siebie definiował, to chciano zmiany. I na tej bazie mamy też jakby dojście do rządu w wielu krajach polityków skrajnych, polityków, którzy proponowali coś zupełnie innego. Ta? I to rzeczywiście jeszcze myślę, że teraz po wybuchu pandemii, która tak naprawdę jeszcze wydobyła te problemy, które wcześniej przecież były. Tak? To nie jest tak, że wszystko zupełnie jakieś nowe się pojawiło, ale się okazywało, że rzeczywiście te problemy w tej szczęśliwej dekadzie, pierwszej dekadzie obecnego stulecia, one nie były rozwiązane, bo bardzo często dodatkowe środki finansowe wydawano na kupno samochodów, ale nie na budowę dróg dla tych samochodów. I się okazywało, że później do tych samochodów i brakuje, prawda, benzyny, brakuje oczywiście infrastruktury, brakuje po prostu części zamiennych i tutaj już trudno było znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie. Także na to nałożyło się oczywiście rosnące ubóstwo. Tutaj jeszcze, skoro inflacja, no to powiedzmy, że w tym chyba właśnie teraz, tak, w definicji Banku Światowego, no, zmienia się ta granica definicji ubóstwa z 1,9 dolara, tak, do 2,15 chyba jako ta stawka, prawda, na dobę, która jeżeli no, nie jest przekroczona, no to naprawdę masa ludzi jest tutaj zagrożona tym ubóstwem i dane, które możemy sobie znaleźć w tych raportach, są naprawdę, naprawdę przerażające, bo to ubóstwo po raz kolejny, tak, ale już przez ileś lat nie mieliśmy do czynienia ze wzrostem tego ubóstwa w skali globalnej, teraz znowu rośnie. Mamy do tego zmiany klimatyczne. Ja myślę, że to jest oddzielny temat, z którym musimy się zmierzyć za chwilę jeszcze w dyskusji. Mamy brak bezpieczeństwa żywnościowego.
I tutaj wojna w Ukrainie i wypadnięcie Ukrainy, no, która jest przecież, była, jest, nie wiem, była ważnym dostawcą żywności na rynek światowy, no, jest tutaj czynnikiem bardzo niepokojącym, prawda? Do tego mamy też zaburzenie dostaw nawozów z Rosji i te nawozy rzeczywiście też na przykład w wielu krajach, no, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w Afryce, że nie są dostępne, no to powodują automatycznie naprawdę ogromne problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, z produkcją żywności, czy na eksport, czy wewnętrznie, więc to jest kolejne. Do tego dochodzą ruchy migracyjne, prawda, które też prawdopodobnie będą narastać i tutaj nie tylko w miejscach takich zagrożonych czy konfliktami zbrojnymi, czy tam, gdzie trwają konflikty zbrojne, bo to tak jest, tak? Ale też miejsca, które po prostu tego bezpieczeństwa żywnościowego, czy inna jeszcze kwestia, tak, dostępu do wody nie mają. I to też prawdopodobnie, tak, związane ze zmianami klimatycznymi może narastać. Muszę powiedzieć, tak, o tym, że największa tak naprawdę liczba tych migrantów od 2014 roku, no to jest kwestia Wenezueli, prawda, gdzie trwa też kryzys humanitarny, to jest już ponad 7 milionów osób bez konfliktu zbrojnego, tak, co jest też takim ewenementem i też tutaj, szczerze mówiąc, na dzisiaj różowych okularów założyć nie można. Historia uczy nas wielu rzeczy, ale między innymi tego, że każda fundamentalna zmiana zawsze jest efektem presji oddolnej. Często to jest, o tym się zapomina, mówi się, nie wiem, o abolicji niewolnictwa na przykład, albo czy zniesieniu pańszczyzny. Jak się wgryziemy w takie ważne wydarzenia, to okazuje się, że za tymi wydarzeniami stały ruchy społeczne, tak? Czy to strajki, czy na przykład uczestnictwo czarnoskórych mężczyzn w wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych po stronie północy i tak dalej. No więc te protesty są bardzo ważne, bo bez nich nie ma zmiany na lepsze bądź na gorsze. Natomiast natura tych protestów się zmienia i to jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na to, jak organizowały się ruchy społeczne w wieku XX, to głównie organizowały się jednak wokół partii politycznych i wobec miejsca pracy, tak? To nie jest przypadek, że największy społeczny w Polsce to był Związek Zawodowy, Solidarność, bo miejsce pracy było taką soczewką, która ogniskowała jakby całe życie polityczne. I to nie jest przypadek, że teraz jakby te ruchy społeczne mają troszkę inny charakter. I przykład Luli bardzo dobrze to pokazuje. Znaczy Lula też jakby wywodzi się z tego ruchu związkowego, ale to, co Lula pokazał, być może jako jeden z pierwszych, to jest to, że kluczowe nie są kwestie produkcji, ale dystrybucji, że żyjemy globalnie, wiadomo, że są jakby lokalne różnice, ale generalnie globalnie żyjemy w świecie dosyć bogatym. To znaczy, teoretycznie moglibyśmy problem głodu rozwiązać tak globalnie. Produkujemy jako cywilizacja na całej planecie wystarczająco dużo żywności, żeby wszystkich ludzi wyżywić. Natomiast zdecydowaliśmy się nierówno to po prostu te bogactwo dzielić. Tak? Stąd z jednej strony mamy nadprodukcję żywności, a z drugiej strony mamy jakby strukturalny głód. No więc to, co jest kluczowe teraz, to jest to, że jakby zmienia się natura jakby dyskursów politycznych, zmieniają się też aktorzy, więc pojawiają się nowi aktorzy, którzy nie są, i też nowe formy protestu, tak? Jeżeli spojrzymy na formę protestu w wieku XX, to głównie były strajki. Protesty uliczne w Polsce na przykład kończyły się przecież, pamiętamy, tak? Jakby to pamiętamy z filmów, ze szkoły. No, kończyły się tym, że wychodziła milicja i strzelała albo pacyfikowała, tak? Stąd na przykład Solidarność, i o tym Jacek Kurym bardzo wyraźnie pisał, jakby oni prowadzili tutaj starek okupacyjnego, bo bali się wyjść na ulicę. No więc teraz głównie się protestuje na ulicach. Jeżeli spojrzy się na dynamikę protestów społecznych, to spada liczba strajków na początku właśnie XXI wieku w Polsce, a wzrasta dramatycznie liczba protestów ulicznych. No i zmieniają się też aktorzy, pojawiają się, nie wiem, ruchy miejskie, które są świetnym przykładem właśnie dyskusji nie o produkcji, czyli o tym, jak wytworzyć więcej, tylko o tym, jak inaczej dzielić to, co już zostało wyprodukowane. I to jest jeden z rysów tego społeczeństwa postwzrostowego już, tak, w którym w pewnym sensie żyjemy. Białe miasteczko, pielęgniarki, tak? Ruchy rodzicielskie, jakby ta cała mapa
mapa nowych ruchów społecznych w Polsce. To, co je łączy, to jest kwestia dystrybucji, a nie kwestia produkcji. To jest niezwykle ciekawe i wydaje mi się, że to jest ważne. I Lula tutaj jest super tego przykładem, tak? Jak po prostu to była kwestia decyzji politycznej, żeby te miliony osób wyciągnąć z biedy, a nie stworzenie jakby, a nie, jakby to okazało się, że to bardzo szybko można zrobić. Tak, właśnie dlatego, że jakby infrastruktura i zasoby już są. To jest wyłącznie kwestia decyzji. I na przykład, no i stoimy na takim rozdrożu. To, co nas pandemia, jedynym takim pozytywnym chyba efektem pandemii jest to, że ludzie jakby nie wracają jak te owce do pracy w taki sposób, jak pracowali wcześniej. W Stanach Zjednoczonych mówi się o tym zjawisku wielkiego wypowiedzenia, Great Resignation, tak, że miliony osób zrezygnowały z pracy. No nie ma już jakby, jeżeli jest jakikolwiek trwały wpływ pandemii, to jest to, że ludzie no już trochę zrozumieli, że nie muszą tak dużo pracować, że to też jest niewydajne pod wieloma względami. Jedną z ciekawszych dyskusji, która się przytacza dzisiaj, to jest właśnie dyskusja, czy to o skróceniu tygodnia pracy, czy to o wprowadzeniu dochodu podstawowego, gwarantowanego, tak, czy o polityce pełnego zatrudnienia. Jakby techniczne tutaj jakby kwestie są drugorzędne. Fundamentalne jest to, że, no, że właśnie żyjemy w społeczeństwie, globalnie społeczeństwie dobrobytu. I ten model 40-godzinnego tygodnia pracy jest niezwykle archaiczny. Keynes o tym pisał 100 lat temu, że właśnie dzisiaj moglibyśmy spokojnie poprzez wzrost, poprzez postęp technologiczny de facto pracować 2 dni w tygodniu. I jest to technicznie możliwe. Natomiast o tym świetnie pisze właśnie David Graeber. Pytanie jest jakby, co by się wydarzyło, gdyby odwrócić relację między weekendem a tygodniem roboczym, gdyby ludzie pracowali 2 dni w tygodniu, a mieli 5 dni na robienie tego, co chcą, to pewnie przez pierwsze pół roku ludzie by odsypiali, a potem robili rzeczy, które są niekontrolowalne, więc z tego powodu jakby cały czas jesteśmy w tym kieracie 40-godzinnego tygodnia pracy, mimo że nie jest to do końca potrzebne. No więc jakby ruchy, nie wiem, związane właśnie z i też jakby nowe pokolenie, tak? O, jak się otworzy Gazetę Wyborczą, to tam, która jakby, w której pisze jednak i dominuje pokolenie jakby tych boomersów, starszych też ode mnie, tak? To tam ciągle jest narzekanie, że to młode pokolenie roszczeniowe po prostu nie chce się kłaść na ołtarzu miejsca pracy. No, ale więc ja na to patrzę jakby optymistycznie, mi się to bardzo podoba, że także to nowsze, młodsze pokolenie jakby rozumie, że jakby nie chce umrzeć tak za swojego pracodawcę i chce mieć troszkę bardziej zbalansowane życie i nie oddawać jakby całej swojej energii w miejscu pracy, tylko realizować się też gdzie indziej. No więc to jest na przykład, ale to jest jakby element jakby tej szerszej dyskusji, czyli kwestie redystrybucji. Są teraz jakby politycznie kluczowe, a nie kwestie jakby wytwarzania i produkcji. Więc w pewnym sensie żyjemy, moglibyśmy żyć w społeczeństwie dobrobytu. Posiadanie dużej ilości czasu wolnego jest chyba w tym momencie największym, jakby czas jest najbardziej skończonym, deficytowym zasobem w pewnym sensie w naszych społeczeństwach. Oprócz jakby takich, no wiadomo, basicowych nierówności typu właśnie brak dostępu do wody, jedzenia i tak dalej, ale w dużej mierze to też jest, więc jakby to jest też element społeczeństwa dobrobytu, społeczeństwo, które ma wolny czas i może nim swobodnie dysponować. Więc aspektów jakby tego społeczeństwa postwzrostowego jest bardzo dużo. Część z tych rzeczy się dzieje jakby tak trochę pod radarem, jak to się mówi, tak, że to się dzieje mimowolnie. Na przykład ta pełzająca reforma rynku pracy, a przykład Luli pokazuje, że jakby lepsza koniunktura polityczna i taka po prostu bardziej odważna polityka społeczna, to mogłaby bardzo szybko, bardzo dużo zmienić. Tak? I to jest gdzieś tam niezwykle optymistyczne. Ja się bardzo cieszę, że Lula jakby po tych wszystkich turbulencjach wrócił. To jest też niesamowita historia, jak to się odbyło. No i no, faktycznie być może też ze względów środowiskowych, tak? Jakby te wybory w Brazylii to były najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku. To ja w ogóle chyba nie mam tutaj co do tego wątpliwości, prawda? Dobra, stawiam tu kropkę, bo nam się czas powoli kończy, a mam jeszcze dużo rzeczy do omówienia.
Tak, tutaj w tym kontekście właśnie dobrze, że pan profesor na koniec wspomniał o przypadku Brazylii, bo teraz właśnie w kontekście pytania, które chciałabym zadać pani doktor, chciałabym, żebyśmy teraz zwrócili krąg naszego zainteresowania na państwa Ameryki Łacińskiej, na państwa południe naszego globu, które mają ten niższy poziom rozwoju. I jeżeli chodzi o ten. W tym kontekście pani już tutaj doktor wcześniej nakreśliła o te konkretne przypadki tych państw, w jaki sposób te problemy przejawiają się w danych państwach. Pani doktor też już wcześniej wspomniała o klimacie tutaj, który jest niezwykle ważny, o katastrofie klimatycznej, w jaki sposób przejawia się ona w państwach Ameryki Łacińskiej, tutaj w szczególności ten case z Amazonii, tak, i deforestacji, o której wspomniał Lula nawet na ostatnim szczycie klimatycznym. Także tutaj chciałabym, żebyśmy się skupili w tym kontekście przez te najbliższe kilka minut na Ameryce Łacińskiej. Bardzo chętnie. Tym bardziej oczywiście, że pan profesor tutaj takie optymistyczne wygłosił oczekiwanie co do tego, co Lula rzeczywiście swoim powrotem może dokonać, czy co odwrócić. Chociaż sytuacja jest inna. Nie mamy tego boomu surowcowego, nie mamy takich dodatkowych środków finansowych, które wspomagały jego reformy odważne i takie daleko idące, mogły pozwolić przekierować te środki właśnie na potrzeby chociażby tych najuboższych. Więc sytuacja jest inna, oczekiwania są chyba jeszcze większe niż wcześniej. Także zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi, chociaż to jest polityk doświadczony, który, jak z kolei pani wspomniała, również przekierował jakby naszą uwagę, tak mi się wydaje, właśnie podczas tego ostatniego szczytu klimatycznego, na coś, co jest niesamowicie ważne. Oczywiście jest ważne dla nas tutaj, siedzących sobie wygodnie dzisiaj w fotelach, w Europie, prawda, popijających kawę z sojowym mlekiem. Soja skąd? No właśnie, z Brazylii, tak, z Paragwaju i tak dalej. Natomiast tak naprawdę to jest kluczowe wręcz, jeśli chodzi o przyszłość krajów globalnego południa. No, Ameryka Łacińska tutaj jakby najsilniej odczuwa konsekwencje zmian klimatycznych, bo tam dzieje się bardzo, bardzo dużo w tym kontekście. Cierpią całe narody, całe społeczeństwa, ludność rdzenna, no przede wszystkim, tak, ale wszyscy, którzy żyją na terenach rzeczywiście objętych albo przez ogromne susze, albo przez ogromne powodzie, które, prawda, no jedne drugim niestety drugich nie wykluczają. I to jest coś, z czym tak naprawdę Ameryka Łacińska i myślę, że Afryka chociażby, czy część krajów Azji Południowej musi sobie wyrazić tak naprawdę dzisiaj, już teraz. To jest takie wyzwanie absolutnie najważniejsze. I Lula da Silva, wracając do gry politycznej i próbując przywrócić Brazylię światu, tak jak on to powiedział, i zdecydował się pojechać na swoje pierwsze takie międzynarodowe spotkanie, jeszcze jako prezydent elekt, właśnie na szczyt klimatyczny, po to, żeby powiedzieć, że kraje globalnego południa będą budować wspólny front w tej sprawie. Tak? I on zaprosił do współpracy i rzeczywiście wydaje się, że to jest kwestia dosłownie następnych tygodni, żeby taka współpraca, jakieś forum szersze powstało pomiędzy tak, nie tylko Brazylią i krajami Ameryki Południowej, na terenie których leży Amazonia, takich państw jest 9. To już jakby wcześniej nie było takiego pełnego spotkania w ogóle nawet krajów właśnie z dorzecza Amazonki. 9 tych krajów, no zwłaszcza tutaj największe wylesianie, zresztą to tylko jedna uwaga, to jest w Wenezueli, tam dzieje się naprawdę dużo złego. Wydaje mi się, że Lula da Silva jest w stanie również Wenezuelę zaprosić jakby do tego grona i jakby wspólnie rozmawiać o tych kwestiach, co też może przełożyć się w przyszłości na zmianę sytuacji
samej Wenezueli, ale on zaprosił do współpracy i do zbudowania jakby wspólnego frontu, również takie kraje jak Indonezja chociażby, gdzie jest jakby drugie najwyższe wylesianie, czy Republika Konga, tak, i wiele krajów właśnie z Afryki czy z Azji. I wydaje się, że takie spotkania mogą być przeciwwagą. Brazylia tutaj chciałaby odgrywać znowu rolę pewnego łącznika między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. I Brazylia tak rzeczywiście, jeśli popatrzymy sobie na te wskaźniki rozwoju i tak dalej, to mniej więcej tak się sytuuje. Myślę, że to jest ważna rola, którą może odegrać Lula da Silva i Brazylia w najbliższych latach. Zobaczymy oczywiście, jak to dalej się potoczy. Jeszcze jeden przykład. Nie będę mówić bardzo szeroko o wszystkim, bo jest na myśli tych kwestii bardzo dużo, ale coś, na co chciałabym zwrócić uwagę w kontekście właśnie tych protestów społecznych, które przetoczyły się przez wiele krajów, a taki namacalny w zasadzie i szybki skutek przyniosły właściwie w Chile. Prawda? Na które też warto, myślę, popatrzeć, tu kilka słów powiedzieć. To znaczy, to był taki moment, gdzie się wydaje właśnie, no, społeczeństwo rozwinięte przecież. Jak sobie popatrzymy na te średnie wskaźniki, nawet na PKB per capita, no to właściwie na poziomie średniego kraju europejskiego. I to był kraj, który od 1973 roku przecież no, konsekwentnie realizuje ten model neoliberalny, prawda, jawi się jako najbardziej stabilna gospodarka w ogóle spośród krajów rozwijających się, no jeden z krajów OECD o bardzo dobrych wskaźnikach i tak dalej, i tak dalej. No więc skąd oni nagle wyszli na ulicę i zaczęli protestować? I to protesty były gwałtowne, takie z paleniem autobusów na ulicach, z niszczeniem i paleniem stacji metra, których tak przy okazji tutaj pewnie pan profesor wie, tak, ale jest chyba 4 razy więcej niż w Warszawie i dużo, dużo lepiej rozwinięta sieć w ogóle transportu, tak, ale jednak minimalna tak naprawdę podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej, no, najpierw wyprowadziła na ulicę, czy najpierw zmusiła takiego protestu, prawda, ad hoc młodzież, licealistów i studentów, którzy przeskakiwali przez bramki metra, żeby nie płacić, a potem brak reakcji rządzących, odpowiedniej reakcji w odpowiednim czasie, znaczy machnięcie ręką, kurczę, o co w ogóle im chodzi, prawda? Tak minimalna, tam kilkucentowa podwyżka, przecież po prostu niech się nie wygłupiają. Natomiast to było przegapienie tego momentu, tam gdzie się rzeczywiście brak w ogóle chęci zrozumienia przez rządzących tych trudności, które przeżywają. Nawet to nie chodziło początkowo o biedną część społeczeństwa, czy tych najbiedniejszych, prawda? Ale tych, którzy są na granicy, tak? I tych, którzy aspirują, no bo dotyczyło przede wszystkim osób, które uczyły się i studiowały. I dla nich ta podwyżka to było po prostu coś, co zmieniało jakby sytuację z sytuacji, gdzie stać mnie było na studiowanie, na sytuację już nie stać mnie na studiowanie, prawda? I to jakby cała historia oczywiście jest dłuższa i bardzo ciekawa. Natomiast oczywiście co z tego wynikło? Otóż tradycyjne elity polityczne musiały pożegnać się, prawda? I Sebastian Piniera, zresztą brat byłego ministra z rządu pinoczetowskiego, tak, gdzie jeszcze pewne oczywiście pomysły takie wciąż realizował z poprzedniej epoki, odszedł w niesławie wręcz, był zagrożony impeachmentem, natomiast do władzy właśnie doszedł jeden z protestujących, czy osoba, która właśnie te protesty wówczas w 2019 roku wyprowadziła na ulicę i to nawet nie ze stolicy, tylko gdzieś tam z głębokiego interioru, z południa Chile. Ta pierwszy w ogóle taki przypadek. I to jest milenials, wytatuowany, prawda, który okazywał się z koszulką z napisem, tam z symbolem anarchistów, udzielał wywiadów w takiej koszulce, zanim
no, zdecydował się od czasu do czasu nałożyć jednak ten garnitur, prawda? I to jest człowiek, którego Chilijczycy wybrali. On mówił otwarcie o zupełnie innych kwestiach niż do tej pory. I się okazało, że zwłaszcza dla młodych ludzi to jest ważne. Właśnie on mówił o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi. On mówił o kwestiach równouprawnienia, prawda? On mówił o kobietach, jak są ważne, prawda, że połowa wszystkich miejsc ważnych w instytucjach publicznych po prostu przynależała kobietom. Mówił po raz pierwszy w ogóle o społecznościach rdzennych i do tego prowadził właśnie do dyskusji, no, te kwestie ekologii, te kwestie dbałości o klimat i tak dalej. Tego wcześniej w Chile nie było. Okazało się, że to jest coś, co rzeczywiście jest ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi, chociaż nie tylko. Do tego mamy cały proces pisania nowej konstytucji. On na dzisiaj jest zawieszony, znaczy zawieszony. No, no, muszą Chilijczycy pisać od nowa, dlatego że w takiej formie, jak została przedstawiona ta ogromna księga, w zasadzie niespójna i chyba za daleko jednak idąca z tymi pomysłami, to nie mogła zostać przyjęta, prawda? Ale to jest coś rzeczywiście namacalnego, co społeczeństwo chilijskie mówi nam, światu, prawda? Że protesty społeczne, po pierwsze, dzisiaj już nie możemy tego sobie stłumić, tak naprawdę, wysyłając wojsko, które ma tam sobie postraszyć przez chwilę i to pewnie ucichnie, prawda? Tak się nie da. Po drugie, że musimy brać pod uwagę właśnie tą siłę młodych. Po trzecie, siłę kobiet, tak, które już dzisiaj, myślę, że w żadnym społeczeństwie nie dają się sprowadzić do tej dawnej roli sprzed tam 10 lat, prawda? I na kwestie klimatyczne, które wcześniej też zupełnie nie wybrzmiały. I inna rzecz, która tutaj jest bardzo ważna, czyli to rozwarstwienie społeczne, prawda? Bo w Chile oni posługiwali się takim hasłem, które ja tutaj z pamięci powtórzę, ale myślę, że ono jest w ogóle ważne, prawda? Że poety i dziennikarza chilijskiego Sandovala cytowano w ten sposób: mamy dwa bochenki chleba. Pan zjada oba, ja żadnego. Średnie spożycie chleba, jeden bochenek na osobę. Koniec cytatu. Prawda? I to jest coś, co wyjaśnia tak naprawdę fenomen tego bogatego społeczeństwa chilijskiego, no bo średnio, prawda, przeciętnie per capita rzeczywiście było tam rewelacyjnie, zwłaszcza w porównaniu do innych krajów Ameryki Łacińskiej. Ale sytuacja wielu osób, i zwłaszcza tych żyjących na granicy, prawda, ona w tym momencie po prostu się zmieniła na znacznie gorszy. Tego społeczeństwo już nie chciało zaakceptować. Prawda? I tego zwłaszcza młodzi ludzie dzisiaj nie chcieli zaakceptować. Zakończę w tym momencie i oddaję głos panu profesorowi, bo jestem bardzo ciekawa jego refleksji i komentarzy w tym momencie. Dziękuję. Tak, ja tutaj też dziękuję Pani bardzo za przedstawienie dokładnych przykładów tego, jak wygląda sytuacja w państwach Ameryki Łacińskiej w kontekście właśnie tutaj klimatu, który jest niezwykle ważny i pozostając właśnie tutaj w tej samej tematyce. W kontekście klimatycznym chciałabym tutaj zapytać pana profesora o to, w jaki sposób na zmiany klimatyczne wpływają procesy związane z urbanizacją, procesy związane z rozwojem miast, ale też takim szeroko pojmowanym wzrostem, z tym wzrostem, o którym też pan profesor mówił na początku swojej wypowiedzi, na początku naszego spotkania i jaki to ma wpływ na zmiany klimatyczne, które są niezwykle postępujące. I tutaj na tym byśmy, wydaje mi się, zakończyli naszą dyskusję. Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa z kilku względów. O zmianach klimatu zwykle mówi się w bardzo abstrakcyjny sposób. Mówi się na przykład o tym, że globalnie tam wzrasta temperatura i tak dalej. Natomiast jak spojrzymy na glob, to widzimy, że 70% powierzchni to są morza i oceany, a tylko 30% powierzchni na planety Ziemia to są lądy. Więc to uśrednienie. A my nie żyjemy na oceanach, tylko żyjemy na lądach.
No więc to jest, przez długi czas tak rozmawiano o zmianach klimatu, jakby nie, trochę abstrahując od przestrzeni. No i teraz to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich, nie wiem, 15 lat, to jest to, że cały czas idziemy tym najbardziej pesymistycznym scenariuszem naukowców. Właśnie z tego względu, że jak uwzględnimy urbanizację, to okazuje się, że jest o wiele gorzej, niż nam by się wydawało tak czysto teoretycznie. Z dwóch względów. Znaczy, po pierwsze, ta rewolucja urbanistyczna, która się wydarzyła w ciągu ostatnich 2-3 dekad, jest bez precedensu. Tak jak mówiłem, Chińczycy wylali więcej betonu w ciągu 3 lat niż Amerykanie w ciągu całego stulecia. I to ma ogromne koszty środowiskowe po prostu. Znaczy, jakby wyprodukowanie tej ilości. Wylanie tej ilości betonu, zbudowanie tej wielkiej ilości miast, infrastruktury, tak? Bo jak spojrzymy nawet rozebralibyśmy taki budynek, w którym każdy z nas w tej chwili się znajduje, on jest bardziej jakby kosmopolityczny od nas, tak? Bo w kablach mamy miedź, która prawdopodobnie jakby nie pochodzi z Polski, cegła, jakby te wszystkie surowce, które są potrzebne do tego, żeby stworzyć te miasta, pochodzą z całego świata, je trzeba wydobyć. I koszt jakby środowiskowy tego jest bardzo duży. Ja teraz z głowy nie pamiętam, ale to jest mniej więcej 40% emisji, to jest właśnie koszt związany po prostu z urbanizacją, z budowaniem. I tego budowania było bardzo dużo. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że długoterminowe koszty tego modelu urbanizacji są też ogromne, tak? W tym sensie, że żyjemy właśnie nie na średniej, gdzieś na uśrednionej przestrzeni kuli ziemskiej, tylko na lądzie i na terenach zurbanizowanych. I tereny zurbanizowane o wiele gorzej, znaczy tam się po prostu szybciej wszystko podgrzewa. I znamy to już teraz, jest taki efekt właśnie, ta dyskusja o efekcie miejskiej wyspy ciepła, czyli wiemy, że jeżeli mamy coś zalane betonem, to jakby ta przestrzeń się szybciej nagrzewa i wolniej się studzi, w porównaniu na przykład do terenów zieleni, tak? Czyli dlatego na przykład w takim mieście jak Warszawa, ale w każdym innym, w śródmieściach latem jest cieplej niż na obrzeżach i też ta amplituda temperatury jest mniejsza, co ma bardzo daleko idące konsekwencje zdrowotne, bo jeżeli mamy falę upałów, i ludzki organizm nie jest w stanie się ochłodzić w nocy, jeżeli temperatury nie spadają tam poniżej 20 stopni w nocy, to na przykład dla osób starszych i chorych może mieć śmiertelne konsekwencje. I była taka wielka fala upałów w 2003 roku, i dobrze pamiętam, gdzie w Europie zginęło około 70 tysięcy osób na skutek właśnie tego. To bardzo łatwo zrozumieć, jak czy tą urbanizację. Jest taki bardzo prosty przykład. Mamy garnek z wodą, tak? Jeżeli chcemy zwiększyć temperaturę, żeby nam się szybciej woda podgrzała, to możemy zamknąć ten garnek jakąś pokrywką, prawda? I to jest ten efekt jakby cieplarniany, tak? To jest to, o czym rozmawialiśmy przez długi czas, że jakby efekt emisji gazów cieplarnianych właśnie jest taką pokrywką, która sprawia, że to gotująca się ciecz jakby szybciej się podgrzewa. I to jest to jakby aprzestrzenne myślenie o urbanizacji. Natomiast jest jakby drugi czynnik, to właśnie urbanizacja, czyli podkręcenie jakby gazu, tak? I to jest właśnie ten efekt miejskiej wyspy ciepła, co sprawia, że te zmiany klimatyczne, o których jeszcze mówiono powiedzmy 10-15 lat temu, tak dosyć abstrakcyjnie, że to kiedyś przyjdzie, prawda, że to się wydarzy, ale to pewnie jak następne pokolenie, że jeszcze jakby wszystko jest okej. Okay. Nie, to jest jakby, to się wydarzyło wszystko o wiele szybciej, dlatego właśnie, że my żyjemy w środowisku, które jakby amplifikuje te zmiany kilkukrotnie, tak? W tym sensie, że te zmiany klimatyczne w miastach są o wiele bardziej odczuwalne niż na terenach niezurbanizowanych. I teraz jakie to ma konsekwencje? To ma takie konsekwencje, że my jakby już nie odkręcimy tego, co się wydarzyło, tak? To znaczy jakby skala, to też jakby nie ma sensu, czyli jakby na przykład zburzenie odwrócenie jakby tego zrywu urbanizacyjnego miałoby kolejne bardzo duże koszty środowiskowe, bo budowanie nowych rzeczy jest środowiskowo o wiele bardziej kosztowne niż na przykład dostosowywanie istniejących budynków do nowego użytku. Więc nie możemy tego zrobić, bo po pierwsze byłoby to katastrofalne dla planety, po drugie pewnie już nie możemy tego zrobić, bo też nie ma na to zasobów, pieniędzy i tak dalej.
bo to już nie jest ten moment wielkiego wzrostu, więc musimy się nauczyć, więc trochę jakby utknęliśmy z tymi miastami rozlanymi, nieefektywnymi i zabetonowanymi, które sobie stworzyliśmy w ciągu ostatnich tych 20-30 lat. I teraz kluczowe pytanie jest, jakby co z tym zrobić. No i tutaj są różne pomysły, inaczej trzeba użytkować to, co już jest. Natomiast w pewnym sensie no, mleko się niestety już rozlało, tak? To znaczy ta dewastacja środowiska, czy taka po prostu niemądra polityka urbanizacyjna, tak? Którego chyba takim najlepszym właśnie symbolem jest ta betonoza ostatnich 30 lat. No, ona ma o wiele bardziej daleko idące konsekwencje, niż można sobie to było wyobrazić jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu. No i to bardzo właśnie wyraźnie widać w tym, jak szybko katastrofa klimatyczna przyszła do miast, tak, gdzie mieszka większość populacji świata. Więc tak w telegraficznym skrócie odpowiedziałbym na Pani pytanie. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie, które wydaje mi się, że też jest to bardzo ważna kwestia, powiązanie tej urbanizacji, tego, w jaki sposób nieracjonalny zostały zaprojektowane te miasta i w jaki negatywny sposób wpływa to na klimat. I wydaje mi się, że w tym momencie już zakończymy naszą dyskusję, ponieważ wszystkie aspekty, które zostały już przygotowane, omówiliśmy. Także ja w tym momencie naprawdę dziękuję Państwu za niezwykle wartościowe wydarzenie, za wydarzenie, podczas którego na pewno pojawiło się wiele nowych perspektyw postrzegania obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Usłyszeliśmy wiele ciekawych rzeczy o historii gospodarczej, jak i również o współczesnych wydarzeniach, które mają miejsce, o perspektywach na przyszłość. Także ja w tym momencie jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w tym wydarzeniu, za poświęcony czas. I tak jak powiedziałam, zapraszam też na premierę o godzinie 20 na naszym kanale Forum Młodych Dyplomatów. Także jeszcze raz dziękuję bardzo Państwu za udział w tej dyskusji, za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. Dobranoc. No tak, bo już trochę ciemniej, także dobranoc, do widzenia.